Widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie nowe informacje na temat 7 sezonu i pokażę wam pewne przecieki, które pokazują nam miejscówkę, która nadchodzi w 7 sezonie. Jeśli wy tak samo jak ja nie możecie się doczekać 7 sezonu, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i nie chcę wam nic mówić, ale prawdopodobnie dzisiaj pojawi się UFO w grze. A więc jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. I również na tym odcinku możecie wygrać karnet bojowy na kolejny sezon. Będzie to oczywiście PSC na 50 zł. Jeśli chcecie je wygrać, koniecznie jeszcze dzisiaj wpiszcie kod Ewela do sklepu. Napiszcie w komentarzu, biorę udział. No i pilnujcie wyników, bo one pojawią się na Discordzie. Widzowie, zaczynamy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat kilku nowych ciekawostek, przecieków, rzeczy, które pojawiły się w Fortnite, o tym, co Donald Musztarda nam pokazał na swoim Instagramie, o nowej lokalizacji, o koncepcie mapy. Pokażę wam dzisiaj wszystko, co udało mi się znaleźć przez te dni, w których nie było właśnie serii. Słuchajcie, zostało dokładnie 7 dni do nowego sezonu. 7 dni, czyli tydzień. Jeśli chodzi o to, że zostało 7 dni, no to jako, że zostało 7 dni, to właśnie dzisiaj powinniśmy dostać tą mini aktualizację bez pobierania. Coś powinno zostać aktywowane. Moim zdaniem pliki ufolutków, więc ja dzisiaj nastawiałbym się na to, że dokładnie dzisiaj, widzowie, dostaniemy UFO. Dokładnie tak. O której to będzie godzinie? Czy to na pewno się stanie? Tego do końca nie wiem, ale naprawdę według mnie na jakieś 90% dzisiaj UFO zostanie zaktywowane i będziemy mieli w końcu odliczanie do sezonu. Ostatnie 7 dni, teasery i to wszystko zacznie się wraz z dzisiejszym dniem. Teasery zazwyczaj są 4 dni przed sezonem. 4-3 dni, więc na teaser bym jeszcze nie liczył, ale aktywacja UFO moim zdaniem na pewno będzie miała miejsce. I słuchajcie, tutaj od razu wam mówię, jeśli aktywacja UFO będzie miała miejsce, to pierwsze, gdzie się tego dowiecie, to właśnie na tym kanale. Nastawcie dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał. Lecimy po 7 tysięcy subskrypcji, więc zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Widzowie, dzisiaj wracamy do tej koncepcji nagrywania odcinków pogadankowych, czyli ja gram, rozwalam wszystkich spoconych graczy i przy okazji mówię. W sensie jest to bardzo ciężka forma, szczerze wam powiem. Bardzo ciężko takie filmy się nagrywa. Ja coś takiego lubię, no ale bym się cieszył bardzo, jeśli byście to wynagrodzili. W sensie mi jakbyście dodali takie etuchy i zostawili wszyscy teraz łapkę w górę. Mega dziękuję każdemu za łapeczkę, mega dziękuję za słupka, bardzo dziękuję widzowie. No i dobra, bez przedłużania przechodzimy do tego, co ma pojawić się w grze. Słuchajcie, nareszcie sezon 7 nadchodzi wielkimi krokami. Nareszcie 7 sezon nadchodzi wielkimi krokami. Nowy karnet bojowy, przypominam tutaj o moim kodzie Ewela w sklepie, jeśli będziecie kupować, mega dziękuję. No i słuchajcie, sezon 7 nadchodzi wielkimi krokami, ja nie mogę się tego doczekać i specjalnie dla was dzisiaj przygotowałem rzeczy, o których chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać. I pierwsze, czym się zajmiemy, to będzie nowe nagranie audio, w którym jest pokazany bananek, który, tutaj teraz widzicie zdjęcie, w którym na tym nagraniu audio, po wrzuceniu tego do jakiegoś programu, możemy zobaczyć bananka, który ucieka przed UFO i on dokładnie ucieka na farmie. Czyli wszystko prawdopodobnie zacznie się na farmie. Z tego nagrania to wiemy. Ale to nie wszystko, ponieważ dostaliśmy jeszcze jeden znak, gdzie znowu bananek ucieka przed UFO. Strasznie tego bananka tak, wiecie, męczą w tym Fortnite. Zawsze banankowi się dostaje i bananek ucieka na farmie. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku również chcę wam pokazać nową zmianę na mapie. Jeśli byliście wczoraj na streamie, prawdopodobnie o tym wiecie, ale nigdzie nie wychodźcie, ponieważ dzisiaj pokażę wam nowy biom w Fortnite, który moim zdaniem na 80% zawita w grze. Jest to dokładnie z Instagrama Donalda Musztardy. Ale o tym później, jak to wszystko będzie wyglądać moim zdaniem. A teraz będę chciał wam pokazać właśnie nową lokalizację. W sumie nie nową lokalizację, a zmienioną lokalizację. I ta lokalizacja jest dokładnie tutaj na Kolosalny. Jeśli chodzi o Kolosalny, no to tam jest farma, no nie? Starodawna farma. W sumie to ostatnio powiedzieliście mi, Rafa, są dwie farmy, nie tylko jedna, bo jest jeszcze jedna farma zaraz obok farmy z tym dziadem, no nie? Także okej, są dwie farmy, tutaj się poprawiam z ostatniego odcinka i słuchajcie, no mamy na farmie nową rzecz. Jaka to jest rzecz? Zaraz tam dojdziemy i zaraz wam to wszystko pokażę z góry. O, bardzo dziękuję za chili. W sumie użyjemy może sobie tego chili za chwilę i tam szybciej dojdziemy. Ale w tym momencie możemy sobie podsumować wszystkie nowości, które wiemy. Ma być statek kosmiczny, który ma nas porywać do góry. W tym statku kosmicznym jest 20 miejsc według leakerów. Nie wiem na jakiej zasadzie
zasadzie te miejsca będą działać? Czy to nas będzie porywać i co, my w tym już zostaniemy? Czy tak naprawdę o co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. O, cegiełkę kupimy sobie, dziękuję bardzo. Swoją drogą wyzerował mi się gold. Jeszcze jedno, co wiemy? W tym tygodniu powinniśmy dostać nowy taki dziki tydzień, gdzie złoto będzie sypać się garściami. Będzie dużo więcej złota na mapie, z tego co wiem, i będzie dużo więcej UFO wraz z każdym dniem, czyli tych porwań będzie coraz więcej z każdą kolejną strefą i z każdym kolejnym dniem. UFO będzie się nasilać, a więc start kolejnego sezonu powinien się rozpocząć dokładnie w ten sposób, że wszystko zostanie porwane i dostaniemy nową mapę. No nie, no prawdopodobnie nowej mapy nie dostaniemy. Dlaczego nie dostaniemy nowej mapy w nowym sezonie? I to już mogę wam powiedzieć, że raczej na 90% jest potwierdzone. Nowej mapy prawdopodobnie nie dostaniemy, tylko i wyłącznie, wiecie z jakiego względu? Nie dostaniemy z takiego względu, że rozdział według bardzo dużo osób ma trwać 10 sezonów. Tak jak poprzedni. Nie wiem, czy temu ufać. Mam nadzieję, że Epic da nam szybciej nową mapę, ale wszystko wskazuje na to, że pewnie nie. I raczej na nową mapę w kolejnym sezonie bym się nie nastawiał, więc widzowie, jak was mogę o to prosić, nie nastawiajcie się na nową mapę, nastawcie się na to, na co zaraz wam powiem. I słuchajcie, my już dochodzimy do tej zmienionej lokalizacji, gdzie wylądował statek UFO. Tego statku UFO tutaj nie ma. On wylądował, odbił taki kręg na zbożu i dzięki temu, że on odbił ten kręg na zbożu, wiemy, że to UFO jest tutaj gdzieś już w okolicy. Ono jeszcze się nie pojawia. Słuchajcie, już wam pokazuję ten nowy kręg. Tutaj na pewno zobaczycie, jak to wygląda z góry, a teraz wam pokażę, jak to wygląda, no tak, z dołu. No to jest to wszystko odbite w tym miejscu. Weźmy sobie może tą kulkę na później. Także tu jest ten kręg odbity przez ufoludy. A więc widzowie, jesteśmy teraz na tym kręgu. Dokładnie tak on wygląda, mam nadzieję, że nikt mnie nie zestrzeli. W sumie mamy tutaj jeszcze apteczkę, z tego co widzę. No, wiedziałem, że ktoś jest. Tak to widzowie wygląda tutaj na dole. Chłop się rozwalił, ja nie wiem. Elo, byku. Stwierdziłem, że odpalę jeszcze raz gierkę i pokażę wam to z góry, jak to wygląda. To jeszcze nie zrenderowało swoją drogą. Także, o, zobaczcie, dokładnie to wygląda tak z góry. Jest to odbicie tego nowego spotka. Jest to w miarę duże. Można to porównać tak jakby do wielkości budynku. I wydaje mi się, że jeśli można to porównać do wielkości budynku, w sensie tak obszarowo, szerokościowo, no to wydaje mi się, że to UFO będzie rzeczywiście nas porywać do środka i będą się działy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Co dokładnie, tego jeszcze do końca nie wiemy. Mamy bardzo dużo plików zablokowanych, bez wglądu. Także nawet likarze do tego nie są w stanie się dostać. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze jak dostanę coś złotego, to jest to właśnie recycler. Nie rozumiem, czasami nie rozumiem. I pistolet. No mogłaby być ta M-ka niebieska. Widzowie, przechodzimy do kolejnego tematu. Jakim jest pan Donald Musztarda? Jak wiecie, pan Donald Musztarda dodaje na swojego Twittera bardzo dużo przecieków. Zawsze jak były takie odcinki pogadankowe, no to rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, że pan Donald Musztarda buduje tak naprawdę ten hype już tak naprawdę u siebie na Twitterze. Nieraz dodawał on nowe takie ciekawostki, z których mogliśmy wywnioskować, że coś takiego wydarzy się w grze. Coś tam było z Tilted Towersami kiedyś, zmienia on swoją lokalizację. No, bardzo, 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 bardzo dużo ciekawych rzeczy, widzowie, jest. I słuchajcie, na swojego Instagrama wrzucił on dokładnie taką wiadomość, którą wam zaraz pokażę. Pierwsze co, chcę wam jeszcze pokazać przed tym koncept mapy. I zapamiętajcie tą mapę, jak ona teraz wygląda, ponieważ porozmawiamy dzisiaj w dłuższym czasie o niej. Twórcę tego konceptu możecie znaleźć po prostu w opisie. Ta mapa pokazuje nam dwa biomy. Biom pustynny oraz biom zimowy. I pamiętajcie, to nie jest mapa prawdziwa, to jest po prostu wizja pewnego twórcy, jak według niego to może wyglądać. A więc zobaczcie, na tej mapie mamy dwa biomy i moim zdaniem, według mnie, te dwa biomy się zgadzają. Biom zimowy, ja raczej w siódmym sezonie jeszcze bym tego nie patrzył, że to tak będzie wyglądać na pewno. Biom zimowy prawdopodobnie z biegiem czasu zacznie trafiać do gry, ale w sezonie 8-9. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy świąteczne miasteczko. Jeśli oglądacie wszystkie moje filmy, no to pamiętajcie, widzowie, że no daje bardzo dużo smaczków i nie wiem, czy wiecie, ale w trailerze mieliście ode mnie właśnie coś takiego, że jest świąteczne miasteczko, takie zimowe, położone w górach, dokładnie tutaj. I z tego można wywnioskować, że ten koncept zimowy może się kiedyś zgadzać. Czyli tak naprawdę może się po prostu on okazać prawdą. A więc chodźmy po kolei. Jeśli omówiliśmy już zimowy biom, no to teraz przejdźmy do tego, co jest po lewej stronie mapy. Słuchajcie, po lewej stronie mapy mamy pustynne tereny i mamy tam Lunar Laboratory, czyli takie laboratorium, w sensie pamiętajcie, że to jest tylko
koncept mapki. Nie będzie tak na 100% to wyglądać, ale tutaj mamy właśnie takie laboratorium, mamy tam jakieś spotki, mamy jakieś takie rzeczy, no i to nam mówi o tym, widzowie, że jest tutaj nawiązanie do tego UFO, no nie? Że dostaniemy jakieś laboratorium, jakiś taki desert, czyli pustynię. Co tu się stało? Widzieliście to? Nice! Nie pytajcie, co tam się wydarzyło. Widzowie, przechodzimy do tego finalnego tematu, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć. I słuchajcie, tak jak wam pokazałem tą mapę, co dopiero. Mamy dwa nowe biomy, czyli biom zimowy oraz biom pustynny. Słuchajcie, ja tutaj skupiłbym się na tym biomie pustynnym, że jego dostaniemy w kolejnym sezonie. Dlaczego? Teraz się zapytacie, dlaczego. Pan Donald Musztarda na swoim Instagramie opublikował takie zdjęcie. Ej, co tu się dzieje? No chłopie, co to ma być? No chłop mi na głowę spada. Pan Donald Musztarda opublikował dokładnie takie zdjęcie i słuchajcie, on zazwyczaj publikuje coś, co ma sens związany z fabułą. No i moim zdaniem, słuchajcie, jeśli on publikuje coś takiego, jest to dokładnie taki pustynny teren, taki amerykański, taki Utah. No, można powiedzieć, że to jest taka pustynia, te kaniony, takie co mieliśmy w rozdziale pierwszym, coś podobnego. Wydaje mi się, że coś takiego do nas wraca. Zgadzałby się również koncept tej mapy wraz z tym, co tutaj wam powiedziałem. Musimy pamiętać tutaj o tym, że pan Donald Musztarda nigdy niczego nie publikuje bez powodu. Moim zdaniem dostaniemy biom pustynno, taki kanionowy. I ciekawostka dla tych, co dotrwali do samego końca. Słuchajcie, ciekawostka jest taka, że dokładnie w Utah, czyli w kanionach amerykańskich, to jest stan w Ameryce, gdzie to wszystko występuje, dokładnie tam, widzowie, jest jakiś kamień, który jest nazwany, że jest kamieniem UFO, coś takiego. Tutaj dostaniecie informację, co to dokładnie jest. Także no wszystko tak naprawdę ma sens. Wow. Dobra, siema. Oj. Siema. Hello? Dobra, siema ziomek. Dobra, jedziemy na niego. Ojejku. Dobra, siema gościu. Elo. Emka, no emeczka, emeczka.